Cześć moi drodzy, witam Was w kolejnym rozpakowaniu. Tym razem będą to jedne z najnowszych słuchawek od firmy Genius, przeznaczone dla graczy. Posiadają mikrofon, jest to model HSG450. Słuchawki posiadające własny układ dźwiękowy, symulujące wirtualne 7.1 poprzez oprogramowanie, posiadające 40 mm membrany, podświetlenie LED oraz wejście USB. Co ciekawe, moi drodzy, te słuchaweczki możemy kupić za jakieś 90 do 120 zł. Takie ceny znalazłem w internecie. Tak więc cena jest bardzo, bardzo kusząca. Zaraz sobie te słuchaweczki rozpakujemy, zobaczymy jak wyglądają. Po boku mamy jeszcze zawartość opakowania, czyli same słuchawki, CD z driverami oraz instrukcja. Z drugiej strony ciekawa rzecz, czyli specyfikacje. Co do samych słuchawek. 102 dB czułości, zakres częstotliwości standardowy od 20 Hz do 20 kHz, średnica przetworników 40 mm, impedancja 32 ohmy i długość kabla 2 m, czyli takie bardzo standardowe specyfikacje. I parametry mikrofonu, czułość 34 dB, zakres częstotliwości od 100 Hz do 10 kHz i impedancja 2,2 kOhm. To by było na tyle z takich podstaw, a z tyłu jeszcze mamy taką wersję obrazkową. Dowiadujemy się między innymi, że ten mikrofon jest odczepiany i też mamy takiego pilota na kablu. No cóż, marketing marketingiem, a tymczasem pora rozpakować te słuchawki. Jak widzicie na obrazku, te takie wykończenia kojarzą się one mi z myszkami Geniusa, z bardzo fajnymi optycznymi, niedrogimi myszkami. Mianowicie z modelem XG510, który chyba swoją drogą kiedyś mogliście u mnie wygrać na kanale wraz z klawiaturą od Geniusa, i z modelem XG500, czyli takim troszeczkę inną wersją tej myszki. Jest to co prawda seria GX Gaming, ale też bardzo fajnie te akcesoria wyglądają i bardzo fajnie się sprawują. A tymczasem już wydobywam zawartość pudełeczka. Ok, myślę, że mamy wszystko. Zobaczcie, mamy mini dysk ze sterownikami. Tutaj w tym zasobniku dokładnie jest cały kabelek. Jest też krótka instrukcja do tych słuchaweczek. I moi drodzy, mikrofon. Pamiętacie niedawną recenzję słuchawek Genius Mordax? Tamte słuchawki miały dokładnie taki sam mikrofon, także były na USB. I ta mikrofon nagrywał naprawdę świetnie. Na pewno pamiętacie ten test, dźwięk był tam rewelacyjny. Jeśli to jest ten sam model mikrofonu, też mamy słuchawki na USB, powinno być bardzo dobrze pod względem dźwięku. Ale to się oczywiście okaże w recenzji. Zaraz zobaczymy słuchaweczki, natomiast sam kabelek mamy jak najbardziej zwyczajny, bez zabezpieczającego oplotu. Styk USB też niepozłacany. I moi drodzy, tutaj mamy lekki pilot, taki troszkę plastikowy, pusty w środku, nie robi wrażenia jakiegoś masywnego, no i nie jest masywny. Z tyłu mamy klips, żeby go przypiąć sobie gdzieś do ubrania. Przycisk, włącznik, wyłącznik mikrofonu oraz, co ciekawe, zamiast potencjometru mamy takie przyciski ciszej, głośniej. Jak to działa, przetestujemy sobie w praktyce. I same słuchawki, moi drodzy, no cóż, są dość lekkie. Dokładnie Wam je zmierzę do recenzji. Powiem Wam, że robią całkiem dobre wrażenie. Zobaczcie, pałąk jest dość rozległy, jeśli chodzi o część górną. Mamy tutaj logo Geniusa. Od góry pokryty jest on jakąś ekoskórą. Tak samo tutaj obszyta ekoskórą poduszka, która jest całkiem gruba i taka średnio miękka. Tu mamy plastik, który udaje jakiś metal. Po bokach troszeczkę niestety błyszczącego plastiku, który już łapie te odciski palców. Tu mamy te elementy podświetlane i regulacja jest, moi drodzy, na plastikowych prowadnicach, niestety też błyszczących, i maksymalnie możemy je sobie tak dość mocno rozszerzyć. Co mnie na początku niepokoi, to że dość mocno próbują wracać do swojej pozycji wyjściowej. Nie wiem, czy nie będą czasem troszeczkę uciskały głowy przy dłuższym użytkowaniu, ale po raz kolejny się powtórzę, okaże się to w testach. Tak, obudowy samych
Nauszników mamy za to z matowego plastiku, z takiego średniej jakości plastiku, ale pamiętajmy cenę tych słuchawek. I moi drodzy, tutaj wnętrza myślę, że powinny zakryć całe ucho, albo przynajmniej większość. Gąbeczki są dość miękkie, a jest tej gąbeczki tak średnio. Natomiast wydaje się to całkiem przyjemne w dotyku. Tutaj czuję też dodatkowe wypełnienie, taką gąbeczkę, czyli będziemy tutaj mieli taki system hybrydowy, półotwarty. Zobaczymy, jak będzie z basem w tych słuchawkach. I widzicie też, kabelek wychodzi sobie tutaj z lewej słuchawki i też w lewej słuchawce mamy miejsce na podłączenie tego mikrofoniku. Dokładnie tak samo, jak to było w modelu Mordax. Tak więc tak wyglądają słuchawki w całości. No cóż, są lekkie, wydają się być w miarę dobrze wykonane, jak za taką cenę. Zobaczymy sobie, jak będą grały. W dzisiejszym rozpakowaniu to by było na tyle. Dziękuję Wam za uwagę i pozdrawiam Was. Cześć!